Czego Biblia uczy mnie w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale o bitwie królów? Rozdział ten relacjonuje nam historię buntu pięciu królów przeciwko Kedorlaomerowi i bitwę będącą jego bezpośrednim skutkiem. Duch Święty może zajmować się nawet działaniami możnych tego świata i ich armii, jeśli w jakikolwiek sposób dotyczą ludu Bożego. Abram nie był osobiście zaangażowany w ów bunt i jego następstwa. Jego namiot i ołtarz nie mogły być powodem do wypowiedzenia mu wojny, ani też nie były w niebezpieczeństwie. Jakże majątek niebiańskiego obywatela miałby pobudzać chciwość lub ambicje władców tego świata? O ile Abram nie został dotknięty przez bitwę pięciu królów, to z Lotem było inaczej. Stanowisko, jakie zajmował Lot, uwikłało go w tę sytuację. Dopóki, dzięki łasce Bożej, idziemy ścieżką posłuszeństwa, dopóty znajdujemy się poza strefą okoliczności, które wstrząsają tym światem. Gdy jednak opuścimy nasze stanowisko jako tych, których ojczyzna jest w niebie, jak uczy nas list do Filipian, 3 rozdział, 20 werset, i zaczniemy szukać sławy, wysokiej pozycji i korzyści na tej ziemi, musimy spodziewać się, że niepokoje, intrygi i zmiany tego świata nas nie ominą. Lot osiedlił się na równinach Sodomy. Przez to został ciężko doświadczony przez wojnę, jaką prowadziło to bezbożne miasto. Zawiązywanie więzi i relacji z dziećmi tego świata zawsze kończy się utrapieniem i goryczą dla dziecka Bożego. Nie tylko jego dusza, ale również świadectwo, jakie powinien składać wobec otaczającego go świata, bardzo na tym ucierpią. Jakie świadectwo mógł złożyć Lot w Sodomie? Co najwyżej bardzo słabe. Już sam fakt, że zamieszkał na tym miejscu, był kompromitujący dla jego powołania. Każde słowo skierowane przeciwko Sodomie i bezbożnemu życiu jej mieszkańców oznaczałoby wyrok nad nim samym, ponieważ z własnego wyboru był obywatelem tego miasta. Nie wydaje się jednak, aby rozbijając swe namioty aż do Sodomy, myślał o składaniu świadectwa dla swego Boga. Interesy osobiste i rodzinne stanowiły niewątpliwie motor napędowy decydujący o jego postępowaniu, i chociaż Piotr pisze, że sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej, to bezsprzecznie pewne jest, że nawet gdyby chciał, nie miałby odpowiedniej siły moralnej niezbędnej do ukarania tych bezbożnych uczynków. Widzimy zatem, że niemożliwe jest, abyśmy byli kierowani jednocześnie przez dwa różne motywy. Jest rzeczą niemożliwą, abym w tym samym czasie realizował swoje osobiste interesy i potrzeby Ewangelii Chrystusowej. Jeżeli udaję się w jakieś miejsce, by załatwiać interesy, to one stanowią mój właściwy cel, a nie zwiastowanie Ewangelii. Bez wątpienia mogę sobie postanowić, że gdy tylko załatwię naglące sprawy, zajmę się zwiastowaniem Ewangelii, ale nie ulega wątpliwości, że albo jedno, albo drugie jest nadrzędnym celem, który mi przyświeca. Nie oznacza to w żadnym razie, że sługa Chrystusowy, który zajmuje się zwiastowaniem Ewangelii, nie może prowadzić przedsiębiorstwa. Ale w takim przypadku to Ewangelia, a nie biznes, będzie jego nadrzędnym celem. Paweł głosił Ewangelię i wykonywał namioty. Niemniej jednak to nie ich produkcja, lecz głoszenie dobrej nowiny zgubionym ludziom było głównym motywem, który rządził całym jego życiem i interesem. Gdy mam przed oczami
Moje własne korzyści i pieniądze, to ogłoszenie stanie się wkrótce bezowocną, pustą formą, nawet jeśli nie będę go używał do tłumaczenia swoich zawodowych ambicji. Serce jest zazwyczaj, nadzwyczaj zwodnicze i często nas oszukuje w zadziwiający sposób, jeśli tylko chcemy osiągnąć jakiś mało chlubny cel. Szybko znajdą się bardzo szlachetne i wiarygodne powody naszego działania, które uspokoją nasze sumienie. Później nasz wzrok zostanie całkowicie przyćmiony przez własne profity i dążenia do tego stopnia, że nie będziemy w stanie właściwie rozpoznać prawdziwego charakteru naszego rzekomo słusznego postępowania. Jakże często można spotkać osoby, które co prawda rozpoznały swoje niewłaściwe stanowisko, ale nie chcą go opuścić, usprawiedliwiając się, że pozostanie na tym stanowisku otwiera przed nimi szerszy zakres działania. Bezkompromisowa Boża odpowiedź na tego rodzaju wykręty brzmi: oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie niż tłuszcz barani. Pierwsza księga Samuela 15:22. Czy dzieje Abrahama i Lota nie udowadniają aż nader dobitnie, że właśnie wtedy jesteśmy w stanie najlepiej przysłużyć się światu, gdy nasze odłączenie od niego jest autentyczne, a świadectwo prawdziwe i szczere?